W Zduńskiej Woli rysuje się spór pomiędzy korporacjami taksówkowymi a częścią Rady Miasta i jego władzami. Przedmiotem sporu jest ankieta opublikowana na stronie internetowej urzędu, w której zadano mieszkańcom 4 pytania dotyczące usług taksówkarskich. Najważniejsze pytanie brzmi: czy jesteś za wprowadzeniem jednej strefy taksi w granicach administracyjnych miasta? Dlaczego pytanie jest kontrowersyjne? Sprawa dotyczy dzielnicy Karsznice. Dotychczas jadąc taksówką do oddalonych o 7 km od centrum miasta Karsznic, zduńskowolanie płacili drożej, bo przejeżdżali 2 strefy opłat. Jeśli będzie jedna strefa, zapłacą mniej. Wśród taksówkarzy zawrzało. To jest niesprawiedliwe, bo to jest za dużo kilometrów jest niepłatnych dojazdu. Tak jak na przykład dojazd na telefon jest bezpłatny na terenie miasta. I teraz dojeżdżając do Karsznic, klient może sobie zażyczyć dojazd do regionalnej, prawda? Ewentualnie na dworzec PKP. I wychodzi taki kurs 6-7 zł. Przepraszam, komentarz jeszcze jakiś? Taksówkarze nie wykluczają, że jeśli powstanie w przyszłości jedna strefa, nie będą jeździć do Karsznic. Klienci taksówek stoją rzecz jasna po drugiej stronie barykady. No bo któż nie chciałby płacić mniej? Jest taki pomysł, żeby Karsznice były objęte tą samą strefą co miasto, czyli bardzo dobrze, bo ja jestem z Karsznic. Tak? Uważa pani, że to dobry pomysł? Dlaczego? No dlatego, że zawsze się drożej płaciło do Karsznic niż w Zduńskiej Woli na terenie. Teraz byłoby taniej, lepiej. No na pewno. Bardzo dobrze, ponieważ uważam, że powinno się tyle samo płacić. Władze miasta starają się studzić nastroje i podkreślają, że poprzez anonimową ankietę chcą na razie tylko poznać opinię mieszkańców na ten temat. Sekretarz miasta Iwona Szkopińska zaznacza jednak, że wyniki ankiety, w której jak dotąd miażdżącą większość stanowią opowiadający się za wprowadzeniem jednej strefy opłat w obrębie miasta, mogą być podstawą do wprowadzenia zmian w tym zakresie. Należałoby zapytać społeczeństwa, po prostu zapytać mieszkańców o to, czy należy to uregulować. Czy należy to uregulować? Bo są miasta w Polsce, które w ogóle tego nie regulują. Ale z punktu widzenia prawa, miasto, które ma ponad 100 taksówek, czyli taksówkarzy, którzy mają licencję, dokument wydany na tego typu wykonywanie zawodu, ważnego zawodu, to trudno, żeby nie uregulować tej sprawy. Autorem pomysłu zmian strefowych jest radny Łukasz Gędek. Obecnie kandyduje do Sejmu z ramienia PiSu, więc właściciele taksówek są przekonani, że te propozycje to nic innego jak wyborcze zabiegi o głosy mieszkańców. Jeśli chodzi o pozostałe pytania dotyczące pomysłu umieszczenia herbu miasta wraz z numerami bocznymi na każdej taryfie, taksówkarze raczej nie mają nic przeciwko temu. Podobnie jak nie mają zastrzeżeń do wywieszenia oficjalnych cenników. Oczywiście, może być cennik, żeby klient wiedział, jaka jest opłata. Bo tutaj w tej chwili opłata jest raczej jednakowa w całym mieście. A jeżeli to przegłosują, cennik może być szybie. Tak, żeby klient wiedział, nie ma problemu najmniejszego. Jeśli zmiany miałyby nastąpić, będzie musiała zatwierdzić je Rada Miasta. W najbliższy wtorek, 13 września, w sali USC, w samo południe, władze miasta będą rozmawiać na temat ewentualnych zmian z przedstawicielami Rady Miasta, taksówkarzami oraz przedstawicielami wspólnoty mieszkańców osiedla Karsznice.